dwa, trzy, go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Opór, 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 opór! Zobaczcie, co się dzieje! Ej! Nie mogę się ruszać! Cześć, z tej strony Farrell, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowy przedmiot, który został dodany do gry, a mianowicie chodzi o złą szczelinę. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, jakie przedmioty wypadają ze złą szczeliny, jeżeli dostaniemy przedmiotem wyrzuconym ze złą szczeliny, ile zadaje damage'a, ile możemy pozyskać maców z przedmiotów wyrzuconych ze złą szczeliny, a na końcu zagramy challenge, w którym będę musiał pokonać w trybie solowym minimum jedną osobę właśnie za pomocą tego przedmiotu. Standardowo przypominam, że możecie mnie wesprzeć z kodem Farrell w sklepie Fortnite. Mega serducho dla wszystkich moich wspierających, pamiętajcie, że was kocham, a teraz przejdźmy do testowania przedmiotu. Ok, moi kochani, w dzisiejszym odcinku bierzemy pod lupę nowy przedmiot, który nazywa się złą szczelina. Jest to Rift to Go przywiązany do fajerwerki, który wylatuje w górę, po czym zrzuca na mapę różne dziwne przedmioty. Sprawdźmy, jak to działa. Spadły dwa fotele i kotwica. No ok. Następny rzut. A, skrzynka, fotel i kotwica. Sprawdźmy sobie, jakie rzeczy mogą nam wypaść z tego dziwnego przedmiotu. Ok, weźmy ich sobie dosyć sporo. Mamy kotwicę na pewno. Triceratops. I toj toj, ok. Toj toj, triceratops, dobra. To, to i kotwica. Coś jeszcze nam tu spadnie ciekawego? Toj toj. O! Wóz policyjny i beczki. Skoro wypadają nam raz, dwa, trzy, cztery różne przedmioty, teraz sprawdźmy, ile możemy pozyskać z nich surowców. Pierwsza idzie kotwica. Mam mnożnik zbierania surowców razy 1 ustawiony na mapie, więc normalnie. 360 z kotwicy, ok. Z samochodu ile? ¥220 tylko z samochodu, dobra. Czyli kotwica jest najbardziej na razie opłacalna. Stoi to, ja w ogóle wypada drzewo. Tak? Aha. Dobra, bez sensu. No i z triceratopsa leci metal. Czy będzie więcej niż 360? 220, czyli najbardziej opłacalna tak naprawdę jest kotwica. Więc jeżeli będziecie zrzucali jakiś przedmiot z nieba, no to módlcie się o to, żeby wypadła wam kotwica. Czyli to jest super sposób do dofarmienia sobie maców. Sprawdzimy za chwileczkę sobie, jak sobie ustawię na przykład 1000 życia, ile taka kotwica zadaje na maksa damage'a. To jest chyba ciekawe i każdy się zastanawia nad tym. Okej, leci, co? Kotwicę, samochód! Dobra. Aresztuję siebie, sam się aresztowałem. Ej, mega fajnie to wygląda, jak ten samochód leci. Okej, okay. Ustawmy sobie teraz więcej życia i sprawdźmy, ile taki przedmiot bije. Okej, okay, mamy 10 tysięcy życia i sprawdźmy teraz, ile bije ten triceratops. Piszcie w komentarzach, jak obstawiacie. Ja obstawiam, że około 1000. Let's go! I co na mnie spadnie? Toj, toj! Tylko 200? Jeszcze raz. Toj, toj za 200, dobra. Mamy to. Teraz daj kotwicę. Toj, toj, znowu za 200, okej. Okay. Triceratops! To jest za 200, co jest? 9000 życia i kotwica, proszę. Leci kotwica? Nie no, 200. Tak, każdy przedmiot, moi drodzy, bije po 200. Okej. Okay. Moi kochani, jest ze mną 12 osób i postaramy się w tym oto momencie zlagować serwer. Wszyscy rzucamy riftem na tego dinozaura. Raz, dwa, trzy, go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Opór, 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 opór! Zobaczcie, co się dzieje! Ej! Nie mogę się ruszać! Nie mogę się ruszać! Zobacz! Pamięć serwera chyba się skończyła, czy coś? Dobra, puściło laga, jeszcze wszyscy opór! Ja dziękuję, zobaczcie, jak to wygląda przekozacko! Jak ja w to wlatuję, kościu! O nie, zostawcie za to łapkę w górę! Teraz poproszę moich widzów, żeby zrzucili na mnie ze 100 różnych przedmiotów. Ej, wy tam! U góry łapcie butelkę z wodą! Woo! Dobra, czy są już wszyscy na swoich stanowiskach? O, patrz, leci, 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 leci! Złapałem. Raz, dwa, trzy, let's go! Leci, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Co to się dzieje? Oła! Czekajcie, bo mnie wyrzuciło! Na bok, stop, stop, stop! Muszę podejść do bliżej! Czekajcie, nie trafiacie we mnie! Nie trafiacie we mnie! Poczekajcie chwilę!
Jeszcze raz, trafiajcie w banana! Trafiajcie w banana! Bo mnie to cały czas odbija, nie da się tak, kurczę. Okej, lecimy, próba numer dwa. Teraz są niezniszczalne struktury ustawione, zobaczcie co się dzieje. Ile się tego wszystkiego respi, dobra, wywaliło mnie z boksa, stop, 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 stop. Czekajcie, czekajcie, musimy zrobić to jeszcze raz. Dobra, teraz nie powinno mnie wywalić, zrzucamy nas z góry, dawać, let's go. Jeszcze sam sobie nawet pomogę. Okej, dostaję, dostaję. Nie no, co się tutaj dzieje? Wywala mnie cały czas. Nie da się tak zrobić. Patrz, no nie mogę tam wskoczyć, mimo że mam 6600 życia. Poczekajcie, poczekajcie. Nie mogę po prostu się tutaj utrzymać. Cały czas jestem obijany i mnie cały czas wyrzuca. To jest niestety nierealne. Mimo zmienionych struktur do niezniszczalnej, tak fala uderzeniowa cały czas wypychała nas z boksa, więc niestety nie udało się moim widzom nie zabić. Ale teraz przejdźmy do najciekawszej części odcinka i postarajmy się zabić w jakiś fenomenalny sposób jakiegoś gracza za pomocą złą szczeliny. I moi kochani, mamy szczelinę, wypada nam ze skrzyneczki idealnie. Jeżeli dobrze to rozegramy, to może dwie osoby pokonamy. Rozejrzyjmy się, jest jakiś tam gościu z przodu. Czy uda nam się rzucić? Leci, leci, patrzcie, patrzcie, patrzcie co się dzieje! Patrzcie! Nie udało się, nie udało się! Nie wie skąd, nie wie skąd, dobra. Jeszcze raz Farel. Gdzie on jest? Tam. Leci, leci, patrzcie, dawaj! Nie! No uciekł mi! Wziął mi, uciekł. No nie wierzę. Nie udało się, czujecie? To dwa strzały zepsułem. Najgorzej. Może on będzie miał jakiegoś rifta? Nie ma. Kurczę, moi kochani, taka szansa się drugi raz nie trafia. Ale tutaj, dzięki temu mojemu zrzutowi, że tak powiem, mamy kolejne dwie szczeliny. Trzeba znaleźć kolejnego oponenta. Ty, a tobie co się stało? Dobra, widzimy, mamy tam jakiegoś ziomka, który się buduje. Dobra, dobra, nie widział mnie. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Szybciutko od tyłu podejdziemy. Dobra, 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 Farel. Uwaga! Patrzcie, leci! Leci na niego kotwica! Nie udało mi się! Ja dziękuję, nie wierzę w to po prostu. Okej, mordo! See you later! Mało brakowało, 18 HP mu zostało. Mamy, mamy moi drodzy, szczelina, leży szczelina na drodze. Na ziemi dokładnie dwie szczeliny, wow! Okej, teraz wystarczy znaleźć jakiegoś bambika, który się zabuduje w boksie i na niego zrzucić tą strzelinę. No mam nadzieję, że mi wyjdzie. Gdzie on jest? Okej, kochani, lecimy na sklepową sadybę. Mam nadzieję, że znajdziemy tutaj szybciutko jakiegoś rifcika. Polećmy sobie może tutaj na ten domek, bo tutaj jest na dole automat. Na drugiej stronie nie widzę, więc prawdopodobnie będzie tutaj tylko. Mam jakąś broń od razu na dzień dobry, nice. I nie ma automatu. Ja dziękuję, nie wierzę. Jest, moi kochani, znaleźliśmy sobie rifcika. Leżą na ziemi. Aż dwie sztuki, tu mam jeszcze jack-jaga, granatnik na zbliżenia, ale to nam się niestety, moi kochani, nie przyda, tylko zamienimy sobie jeszcze tą emeczkę i możemy lecieć dalej. Dobra, widzę z przodu jakiegoś typka, jestem mega ciekawy, czy on wie, że ja tutaj do niego leciałem. Zakradnijmy się do niego. Na spokojnie, nie, on tam fokusuje ze snajperką, wziął tego dropa. Okej, okay, launchpad i do strefy, drodzy państwo. Z launcha na launch, kozak. I proszę państwa, mamy środek strefy, nice. Okej, okay, ryzykuję. Ale dzięki temu zlikwidowałem Denisa BTW.
Udało mi się w końcu wykonać ten challenge, mimo że sam zginąłem, wiedziałem, że mam podjazd, jeszcze słyszałem na słuchawce tego robota, wiedziałem, że zginę, zaryzykowałem, zrzuciłem dwa rifty, zobaczmy to na powtórce, jak to wyglądało. Okej, moi kochani, zobaczmy to w zwolnionym tempie, tutaj widzimy, mamy robota i tutaj za chwileczkę miałem właśnie dojazd od tego ziomka. Wjechał mi i zobaczcie, bot już automatycznie mnie fokusował, jak widzimy, jest tutaj laser. Czyli nie miałem żadnej szansy, że to przeżyć. No i odpaliłem rifta. Zwalniamy tempo i... leci samochodzik! Centralnie typowi na łeb! Jeszcze nad tym przeleciały rakiety! Co tu się wydarzyło? Wow! To po prostu było coś niesamowitego. Nie mieliśmy najmniejszych szans, żeby przeżyć. Ale generalnie myślę, że challenge zaliczony. To było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy challenge uważacie za zaliczony. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, ponieważ lecimy po 500 000. Trzymajcie się. Cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.